Siema, siema w nowym vlogu na kanale Travel 4F. Słuchajcie, nowy dzień, nowy vlog. Godzina 12 już, godzina 12 w samo południe, a my dopiero szykujemy się do śniadania. Kto oglądał wczorajszy dzień, ten wie, co dzisiaj na śniadanie będziemy jeść. Ale zanim pokażę, co my będziemy dzisiaj jeść na śniadanie, dajcie jakieś propozycje fajnych śniadań w komentarzu. Kurde, jeszcze od samego rana przyjechał jakiś traktor, kosiarki i coś nam tutaj za balkonem czyszczą, coś tutaj równają. Co oni tu robią? Chyba jakiś, nie wiem, nowy właściciel się tutaj znalazł tego miejsca? Coś tu, jakieś zmiany są, ale ładniej by to wyglądało, gdyby właśnie te bananowce były takie oczyszczone, a nie w takich haszczach. A, niech robią chłopaki. Kurde, nie wiem, czy to widać, ale zafarbowały nam ręczniki. Takie fajne, bielutkie były, a teraz, patrzcie na to, jaki róż. Kupiliśmy jeden taki nowy ręcznik, później żeśmy je wyprali razem. I taka awaria. Ale są takie lepsze różowe ręczniczki. Lepsze? Ładne. Tak? Bardziej ci się podobają? Tak. No to ekstra. Mogą być takie trochę różowe zamiast białe. A co tu się wydarzyło? Co? Jak wkładaliśmy zakupy do skutera, to się takie coś stało. Takie coś się stało? Ale najważniejsze, że mamy babeczki, że mamy zjeść co dzisiaj na śniadanie. Nigdzie nie musimy iść. Co tu się wydarzyło? Nigdzie... Tylko nigdzie nie musimy iść, tylko możemy sobie dobrać się do śniadania od razu w domu. Co? Ale tylko właśnie dać do mikrofalówki, bo to jest strasznie twarde. Właśnie, my jeszcze dajemy takie babeczki do mikrofalówki po to, żeby się tak troszkę odgrzały, odświeżyły. Mamy mikrofalówkę, wkładamy to tam, tylko musimy na talerzyki przełożyć i będziemy to odgrzewać i jeść. Z takich dość ważnych rzeczy w Tajlandii, to pamiętajcie, żeby nie kupować ogólnie takich, wiecie, dań, takich... No, żeby nie kupować takich dań, takich, wiecie, takich ryży, mięs, sobie poprzedniego dnia na drugi dzień, bo to po prostu się tutaj nie sprawdza. Takie babeczki to jeszcze ewentualnie można kupić, ale ogólnie wszystko trzeba tutaj jeść świeże. Tutaj wszystko trzeba jeść świeże, bo później na drugi dzień to nie ma smaku, to nie jest to samo, nie ma w ogóle nawet porównania. Także kupujemy wszystko świeże, każdego dnia, no chyba, że naprawdę wam się bardzo nie chce nigdzie iść i takie babeczki sobie kupicie, ale to za to koniecznie trzeba wsadzić je do mikrofali i odświeżyć. A na ile dajemy? Może pół minuty najpierw. Pół minuty? No. To takie zimne, może dam z 50 sekund. Dobra, startuj. A jeszcze z takich ciekawostek, to bardzo dobre, zdrowe i fajne są tutaj takie orzeszki. Jak one się nazywają? Migdały. O, migdały. Solone. To jest almond. No, almonds. Bardzo dobre te orzeszki są tutaj. Kosztują 4 zł za taką paczuszkę 28 gram. I naprawdę na śniadanie pyszne. Ja jeszcze chciałam powiedzieć, że jak jesteście na jakichś targach, to przeważnie jak zamawiacie jakiekolwiek jedzenie, to po prostu cały czas wam dają w jakichś woreczkach. To jest najczęściej na takich targach, gdzie nie ma po prostu gdzie usiąść, bo po prostu dają worka, żeby po prostu sobie w domu zjeść to, a nie właśnie na targu. Żeby łatwo się przetransportowało. O, babeczka. Dobra, chyba. Bo nie jest jakaś gorąca, ale chyba jest taka odświeżona. Czy jeszcze? Może kosztujemy, co? Dobra, to będzie moja. Ja bym chyba jeszcze wrzucił, żeby była cieplejsza. Taka świeższa jak... Od środka nie. To jeszcze z 30 sekund jej damy, co? Dobra, to jeszcze na 30 sekund. Z powrotem babeczko, ląduj. Zaraz się tu podkręcimy. 30 sekund i jeszcze raz. I zaraz już będzie babeczna, nie? W oczekiwaniu na odgrzanie babeczki. Tutaj filmik już wam się zmontował. Właśnie zaraz będzie wlatywał na YouTube'a. I zapraszamy od dzisiaj każdego dnia o godzinie 17 na kanał Travel4F. Zmiana nazwy kanału Travel4F i o 17 daily vlogi, mega fajne. Pamiętajcie, żeby zawsze zostawiać pod nimi kciuka w górę, subskrypcję, bo będą fajne filmiki. Coś chciałaś jeszcze powiedzieć? Jeszcze chciałam powiedzieć, że na każdym filmie, który będzie jakby kręcony, to każdy z tego filmu będzie najczęściej z jednego dnia. Tak jest. Od rana do wieczora wszystko, co się u nas będzie działo, będziemy wrzucać na kanał i postaramy się to tak właśnie robić. Co z tymi babeczkami? Jestem głodna. No, 12:18, a my dopiero pierwsze gryzy śniadania robimy. Które to było moje? Ja tą gryzłem. O, teraz jest idealna. Tak? No, tutaj myszka jakaś ugryzła. To chyba twoja. O, teraz są pyszne. To też pyszne? Polecamy chleb bananowy tutaj. No właśnie, bo to są babeczki bananowe. Nie wiem, czy mówiłem, ale chyba mówiłem wczoraj na filmie. To są babeczki bananowe. Bardzo zdrowe, super. No tak pyszne, że... Jeszcze chciałam powiedzieć,
że jesteście na Zanzibarze, to na Zanzibarze też jest właśnie taki chleb? Mm. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, tych rzeczy kosztowało 6 złotych. No, 50 batów, to czyli jakieś tam, o, 6,5 złotego. Na polskim Facebooku zapanował jakiś trend, moda. Znaczy, no wiem, no, pierwszy śnieg w Polsce na Facebooku, na Instagramie, na wszystkich rolkach. A u nas pogoda taka dzisiaj też jakaś zmulona, jakieś takie chmury. No, na szczęście nie pada, ale tak jakoś jest, tak dziwnie. No, a tam pan kosi, oj, to będzie miał ciężka robota go tutaj czeka. Też tak macie, że jak kupujecie wodę, to najpierw ją mrozicie, później rozmrażacie i dopiero później pijecie? Dajcie znać w komentarzach, czy też stosujecie takie sztuczki na wodzie, żeby być zdrowszym, żeby woda była zdrowsza. Dziewczyny siedzą na basenie, a ja idę na siłownię pomachać trochę ciężarkami. Przed prawdziwym jedzeniem, przed prawdziwym obiadem czegoś konkretnego. Za 2 dni nie byłem już na siłowni, a chcę trochę nabrać mięśni. Już prawie wszyscy gotowi, tylko czekamy na Dorotę, bo jeszcze po ostatnie przycięcia paznokietków i idziemy w końcu na jakąś obiadokolację, bo jesteśmy już bardzo głodni po tych babeczkach, bo zjedliśmy bardzo mało i musimy iść coś zjeść konkretnego. Basen wyciągnął. O, co ta miętka tak opadła? Trzeba ją może... A ona jest podlana przecież, w wodzie jest. To róża i tam przeszkadza. No nie wiem, chyba róża ubiła naszą miętkę. Emma, co ty masz takie mokre włosy? Układam sobie odżywkę. A, dobra, to idziemy. Przyjechaliśmy najpierw pod kebaba, bo Emi chce kebaba, my jedziemy do restauracji, ale Emi za bardzo mówi, że nie będzie miała tam co zjeść, to mówi, że ona chce kebaba. Jestem tutaj na zapleczu, bo tutaj zaparkowaliśmy skuter. Więc nagrywam stąd, a tam dużo się dzieje, jest bardzo głośno i by mnie było słabo słychać. Mówię wam, że jestem po prostu taki głodny. Zjadłem dzisiaj tylko po prostu ten jeden mały chlebek bananowy i tak jestem głodny, że zaraz chyba, nie wiem, kogoś pobiję. Głodny aż zły. Dobra, idę poczekać, niech ten szybki kebab dla Emki się zrobi i jedziemy w końcu do restauracji. A tutaj smaży się tureckie mięso. Powiem wam, że też jest bardzo dobre. Jakbyście się zastanawiali, czym ta pani przewraca to mięso, to po prostu taką normalną szpachelką, nie? No taka szpachelka, taka do murowania, do tynkowania, czy tam do budowlana taka szpachelka. Ciach, ciach, ciach i już. A jakby co, to nie ma lepszych kebabów w mieście. Ale pani szuka. Nie ma lepszych, same mi lepsze kebaby w mieście? Nie. Chyba nie ma. Nie ma lepszych kebabów niż te. Te są najlepsze kebaby w mieście. Fajnie śpiewa taki ptak, ale nie wiem, czy go słychać. Jak słyszycie, to dajcie łapkę w górę. On tak gwiżdże. Nie wytrzymałem z Dorotą i kupiliśmy sobie kebaba na pół, bo po prostu nie chciało nam się tak długo czekać. A wiemy jeszcze jedną rzecz, że ta restauracja, do której właśnie teraz przyjechaliśmy, trzeba tutaj czekać długo na posiłki. Niestety, trzeba 20 minut dobre, jak nie dłużej, czekać na jedzenie, więc jeden kebab na pół dobrze nam zrobił. Pokażę wam jeszcze tylko szybciutko menu, jak to tutaj wygląda w tej restauracji. No tutaj do ciekawych takich dań na pewno należy tutaj mixed meat, do międzynarodowych international food. Ja akurat wziąłem sobie dzisiaj tego cordon bleu pork ze świnki, 130 batów z fryteczkami. Mam nadzieję, że będzie fajna porcja. Do ciekawych dań na pewno należy jeszcze ten chicken, szaszłyk z kurczaczka. Dodatkowo jest tutaj papryka, cebula i takie małe pomidorki sherry. Jest też papryka faszerowana mięsem świnki. I do tego smash potato, czyli takie gniecione ziemniaczki. Desery też wyglądają całkiem spoko. Naprawdę bardzo ładnie. Tutaj jeszcze mamy takie dania. A tutaj zaczyna się tajska kuchnia z tajskimi potrawami, które są również bardzo, bardzo dobre, ale jemy je już od miesiąca. Dlatego ja wziąłem sobie po prostu zwyczajnego, schabowego i frytki. A Dorota najadła się kebabem, dlatego wzięła sobie taką małą porcyjkę. Zamówiliśmy sobie jeszcze takie kaweczki. O, a ty masz ze śmietanką? Ty masz ze śmietanką, ja mam bez śmietanki. No, a ty masz, nie, chodzi mi o tą bitą śmietankę, wiesz, jeszcze. Bitą śmietankę, mleczko. A Emi to ma taką czekoladę gorącą. Omlet z ryżem, ale zupka wygląda za to bardzo ładnie. Zupka, tajska zupka wygląda bardzo ładnie, ale mój cordon bleu pork też wygląda bardzo ładnie. To jest naprawdę solidny kawał mięsa. Aż te korki. To nie ma jak jechać, nie pojedzie, nawet skuterem. Nie ma miejsca. Dorka, jak ta muzyka się nazywa? To jest muzyka samouzdrawianie i
relaksująca 432 Hz. Nie wiem, czy ją słychać, ale może słychać. Możesz dać głośniej? A to nie zablokuje mi YouTube? Dobra, to już dziękujemy, bo jak YouTube nam zablokuje, to żeby nie było. Także możecie sobie taką muzyczkę posłuchać. Możesz jeszcze raz powtórzyć? Jakie herce? 432 herce. A, 432 herce. A my siedzimy na leżakach, odpoczywamy po całym ciężkim dniu. Przy basenie jeszcze najlepiej, najwygodniej. Lekki wiaterek, dość fajne widoczki. Takie tutaj dwa wieżowce przed nami. Millennium Tower i Olympus Tower. A i ogólnie bardzo fajnie jest. No i tymi pięknymi widokami żegnamy się już dzisiaj i zapraszamy jutro na kolejny odcinek, także warto subskrybować kanał, łapka w górę i na razie, cześć!